Witam bardzo serdecznie, drogi widzu. Cześć i czołem, Garokuero z tej strony w kolejnym odcinku Steel Rising. Kolejny odcinek Steel Rising oznacza kolejne zadanko poboczne do wykonania. Ostatnio troszeczkę tutaj rzeczy się nagromadziło. No i teraz musimy wyruszać w drogę. Gdzie możemy podróżować? Na pewno do Les Invalides. Nie mamy udać się do rezydencji Vaucansona. Do La Cité, gdzie musimy przeszukać Place Dauphin. W Tuileries musimy znaleźć plany ludzi. No tutaj oczywiście musimy dostać się do Temple, ale to sobie odpuścimy, bo idąc do Temple to podobno porzucamy wszystko za sobą. Dobra, udajmy się do rezydencji Vaucansona. Les Invalides. Ileż razy my jeszcze tu wrócimy. Na dzień dobry jednak mimo wszystko sprawdźmy właśnie tutaj sobie kompas i rezydencja Vaucansona leży przed nami. Możemy w sumie troszeczkę z tymi przeciwnikami powalczyć. Zawsze sobie coś tutaj ulepszymy. Skubany. Gdzie to jest? Tutaj. Możemy nawet sobie go przymrozić. Ło, za pierwszym razem. Nie ukrywam, to było całkiem ciekawe. Dobra, mamy też i tego. Wow. Było takie close enough dosyć. Jak widzicie, niecałe 2000 się tutaj zwiększyła ilość naszych dusz. Tu mamy rezydencję Vaucansona. Mamy przeszukać jego ogród. Czyli pewnie to, co mamy tutaj z tej strony. A szczerze mówiąc, dziwne, że nie ma tutaj właśnie żadnych takich, wiecie, automatów. Rezydencja dosyć duża. Wiadomość dla Eugène de Vaucansona. Szanowny panie, w zeszłym tygodniu zgodziłem się po raz któryś pomóc panu w odnalezieniu Mademoiselle Athenasis. W tym celu musiałem posłać aż trzech ludzi na poszukiwania do ogrodu luksemburskiego. Doceniam ważność pańskiej pracy dla kraju, ale nie może pan korzystać z mojego usług dla swoich osobistych celów za szkodą dla pracy służb policyjnych. Jest pan to pan jest odpowiedzialny za pilnowanie swojej córki i powinien podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec jej ucieczkom. Młoda dama o jej pozycji nie może zachowywać się jak dzikie zwierzę. Jean de Ruchier, podpułkownik Gwardii Narodowej pewnie. No, wystarczy informacja, że podpułkownik gwardii. Retrospekcja. Run, I say. Run!
Nie szło bram zamknąć? O, broń, która nazywa się Ogień i Lód. To może być całkiem ciekawa broń. Tylko że ja akurat z niczego innego nie korzystam. Oho, nie przeskoczę, ale w sumie nie ma sensu przeskakiwać, bo normalnie możemy tu wejść. A, nie możemy wejść, bo to przecież tutaj już jest. Dobra, dobra, dobra. Troszeczkę się tutaj zagalopowałem. W takim razie musimy wrócić do rezydencji. No dobra, to w takim wypadku musi tutaj jeszcze jedna jakaś informacja być. To zaraz ją gdzieś tutaj znajdziemy. Tylko że tutaj też niczego nie widzę. Chyba że to chodziło o ogród też i o to, co tutaj leżało. Sprawdźmy na kompasie może. No, dokładnie. Nie mamy tutaj już niczego więcej do zrobienia, więc możemy udać się do powozu. Okej. Więc musimy tą skrzyneczkę pokazać Bailemu. Ech, teraz będziemy tak latać tam i z powrotem, no. Zobaczmy, co Bailey nam w ogóle powie na temat tej skrzyneczki. Find the blueprints that were stolen from me. No, monsieur. Don't forget that those doctors. Tak, tak, tak. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vauconson's daughter. Athenaeus's secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenaeus and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenaeus's birth. Voila, like this. What's this locket? Athenaeus is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Oj, najgorzej. Kaliostro zdecydowanie zasługuje na osąd. Co to my posiadamy, że tak powiem? Ludia, co się stało? You froze the moment you touched the locket. I thought you were. I thought I'd lost you. I saw her. Athenaeus de Vauconson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat.
Please, say no more, Athenais. It is her spirit that animates you, is it not? Yes, I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Lydia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Mój drogi Bailey, piszę do ciebie w sekrecie i wielkim pośpiechu. Niechaj Bóg ma w opiece mechanicznego posłańca, którego wysłałam z niniejszym listem. Uwięzili mnie i wcale nie kryją się z tym, co chcą ze mną uczynić. Mam zostać wtrącony do Bastylii, gdzie zamierzają zmusić mnie do wyjawienia ostatnich tajemnic. Na szczęście Athenais zdołała uciec, ale na pewno będą próbowali ją dopaść. Zrób co możesz, aby ją ocalić. Jeżeli wpadnie w ich ręce, stanie się instrumentem szantażu. Zapewniam cię jednak, że nic więcej ze mnie nie wycisną. Choćby miało mnie to kosztować życie. Adieu, twój przyjaciel Eugène. I była to wiadomość od Eugène'a de Vaucansona. Przy okazji z tego, nie wiem czy widzieliście, ale dostaliśmy osiągnięcie. Aktualnie myślę, że tutaj możemy kontynuować tą, że tak powiem, misję i odnaleźć tą Athenais. Tylko gdzie my się musimy tu udać po nią? A tutaj musimy znaleźć plany ludzi. Jedynie tyle dobrego. Okej. Okay. A nie tu. Tuileries? Tuileries, dokładnie. Okej. Okay. A więc po raz kolejny wracamy w ten piękny rejon, w którym pokonaliśmy swojego pierwszego bossa. Ciekawe co tam znajdziemy, bo mając plany ludzi, to pewnie też i w tym miejscu coś innego nas spotka. Obyśmy nie znaleźli... Aha, dobra, bo to przecież plany ludzi to ukradli ci złoczyńcy. Znaczy złoczyńcy, bandyci. Skoro bandyci ukradli... To raczej nie spotkamy tutaj Cagliostra. Wow, bym teraz spadł. By było. O, i widzicie? A, bo tu jest jakby kilku, okej. Wow. Było close enough.
żeton do powozu tylko. Ludia's blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Nie będziemy raczej tutaj mu wysyłać tego, bo i tak musimy się powrócić zapewne, aby to zadanko wykonać. Ten mnie teraz trochę wystraszył. No i dobra, wychodzimy i znowuż z powrotem do klasztoru Cordelierów. Wow. Jakbym spadł na dół, byłoby bardzo nieciekawie. Dostarczymy osobiście. Oczywiście musimy się przedostać tutaj. Do Luksemburgu. Luksemburgu. Zobaczymy, co właśnie Monsieur Bailly nam powie tutaj na temat tych planów. Ciekaw jestem, czy dojdzie w końcu do tego, że będziemy mogli sobie, wiecie, przenieść się do czyśćca. I w ogóle jak to będzie wyglądać? Maszyna w czyśćcu, walcząca z demonami? Dziwna. Monsieur Bailly. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel. And its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure four? Is it still in place? Hmm. Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15, probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches zero, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning. Your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the Quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you,
my child. Okej. No i to jest moment, w którym zakończymy sobie odcinek. Co prawda króciutki w porównaniu do ostatnich, ale Nicolasa Flamel zostawimy sobie na odrębną, że tak powiem, okazję. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.